Kochani, na tej ziemi mamy możliwość albo bycia w 100% szczęśliwymi, albo możemy brać rzeczy połowicznie. Ja chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, że my nie musimy brać rzeczy połowicznie. W ogóle nie musimy być połowiczni. W ogóle. Nie musimy być częściowi, nie musimy się uginać przed niczym, rozumiecie? Nie musimy. Bo taki, to nie jest taki plan Boży. Natomiast zanim będę dalej głosił słowo, zbierzemy szmal. Tu jest koszyczek. Przemku. Jeżeli będziesz siał w Boże Królestwo, to jest najlepszy zasiew na świecie. Siejemy w Boże Królestwo. To jest najlepszy bank. Tego banku nie rozwali żadna recesja. Nikt go nie okradnie. Rozumiesz? Siej w Królestwo Boże. Nie w religię. Nie w religię, ale w Królestwo Boże. Jeżeli chcesz, aby Królestwo Boże się szerzyło, chcesz mieć w tym udział, to ładuj w to swoją kapuchę. Rozumiesz? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że to są juki, które nigdy nie zmurszeją, które nigdy się nie rozpadną. Tak? A ochotnego dawcę Bóg miłuje. Co to oznacza? To oznacza, że jak się portfel nawraca w życiu człowieka, to cały człowiek nawrócony. Rozumiecie? Dlatego siejcie z całego serca w Królestwo Boże. To będziemy więcej robić takich akcji, jak robimy dzisiaj. Na tej ziemi wszystko kosztuje. I kiedy siejesz w życie, będzie przychodziło do ciebie życie. Rozumiesz? I siej z całego serca, z obfitości. Z obfitości serca siej. Przyjaciele, ja chciałbym dzisiaj wam powiedzieć na temat korzystania z Nowego Narodzenia. Mówiliśmy już dzisiaj dużo. Mieliśmy do ludzi, którzy nie poznali Jezusa. Korzystaliśmy też z Bożej obecności. Ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli bardzo ważną kwestię. Nasze nowe narodzenie jest nie czymś, co nastąpiło i jakby dzisiaj jedynie jest to jakaś przeszłość, a my jesteśmy w jakimś tam stanie. Ale nasze nowe narodzenie to jest coś, co uruchomiło potężną maszynę zwycięstwa w naszym życiu. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Od 1 rozdziału do 21 jest napisane tak. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten wszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o rzeczach ziemskich, jakże uwierzycie, gdy będę wam mówił o rzeczach niebiańskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do niej. Oto dzisiaj widzieliśmy tutaj takich dwóch młodzieńców. Widzieliście, jak uciekali przed światłością?
i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Zgadnijcie, czego się bali. Bali się tego, żeby nie ujawniono ich uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ja często ludziom proponuję realny kontakt z Bożą mocą i to, że ludzie nie chcą, to świadczy o tym, że oni nie chcą, aby ich uczynki były ujawnione. To bardzo proste. Przyjaciele, nowe narodzenie ma u swoich podstaw co? Spotkanie z Jezusem. Spotkanie z Jezusem. Rozumiecie mnie? Spotkanie z Jezusem. Nowe narodzenie to jest spotkanie się z Jezusem. Dziś to jest spotkanie Ducha Jezusa. Ale co to spotkanie w sobie zawiera? Po pierwsze, werset trzeci mówi nam, że zdecydowane położenie granicy między niebem a piekłem. Czyli to jest taka bardzo jasna informacja, bezkompromisowa informacja mówiąca o tym, że tylko odrodzenie duchowe daje nam gwarancję wiecznego życia z Bogiem. Tylko odrodzenie duchowe daje nam gwarancję życia z Bogiem. Rozumiecie, o czym mówię? Tylko odrodzenie duchowe. Gwarancję życia z Bogiem nie daje nam chodzenie do kościoła, przynależność do jakiejś grupy religijnej, czy bycie dobrym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Czy jakieś pielęgnowanie swoich poglądów. Tylko narodzenie z Bożego Ducha daje nam rękojmie wejścia do nieba. I to jest pierwsza rzecz, którą dowiadujemy się, kiedy spotykamy się z Jezusem. Piąty i szósty werset pokazuje nam drugą rzecz, że to jest jasna informacja, że odrodzenie duchowe to zmiana wewnętrznego stanu, a nie zmiana zewnętrzna. Czyli narodzenie z Bożego Ducha jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. Ono się dzieje w środku, a nie na zewnątrz. Rozumiecie? Spotkanie z Jezusem to jest spotkanie wewnątrz człowieka, nie spotkanie na zewnątrz. Dzisiaj się idzie do kościoła, podają nam opłatek i mówią ciało Chrystusa, a taki, proszę Ciebie, gostek mówi amen. Sam byłem takim kretynkiem przez lata. I jeszcze mnie nauczyli, żebym nie gryzł tego opłatka, bo to nie mogę tego ugryźć. Kazali mi język wypinać, kładli mi tu opłatek. Ja miałem zessać to. Rozumiecie? Jak się septoletes się. Na lek taki na gardło, jak nie wiecie, co to jest. Takie coś mi wmówili. I ja jak idiota przez lata tak robiłem. Aczkolwiek jak mi opowiadała moja mama, od małego byłem jakiś strasznie taki antyreligijny, mając 4 lata, będąc na mszy z moją mamą, podszedłem sobie do ołtarza, na którym stał ksiądz i mu ściągnąłem ten mikrofon. Tam za sznur miałem. Chciałem jakoś przerwać ten straszny proces, jeszcze będąc nie w domu. Myślę, że ja w ogóle byłem proroczy od małego. Takie coś mam, jakieś mam takie przeczucie. Jakaś nienawiść we mnie była święta wobec tego zjawiska całego. Nowe narodzenie to spotkanie Jezusa w duchu. W duchu. To jest wewnętrzne spotkanie. To nie jest zewnętrzna zajawka. Rozumiecie? To jest coś w środku. O tym mówi 5 i 6 werset 3 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Trzecia rzecz. Spotkanie z Jezusem to jest informacja o tym, że odrodzenie duchowe nie jest do przyjęcia przez psychikę człowieka, czyli się go nie zrozumie. Jego się nie rozumie. Ludzie mówią, ja tego nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak to się stało, że w 2001 roku do więziennej celi, do sztumu, gdzie odsiadywałem swój trzeci wyrok, przyszedł Jezus. Ja nie wiem, jak to się stało. Rozumiesz? Ja się wcale nie zamierzałem śmiać, tak jak Lucynka dzisiaj mówiła. Specjalnie nie szukałem go. Ale on przyszedł do mnie. Do mnie przyszedł. Wiesz, dlaczego on do mnie przyszedł? Bo ja nie wiem, dlaczego. O. Ja nie wiem, dlaczego przyszedł do mnie. To jest niepojęte dla mojej głowy. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, rozumiesz? A w tamtym czasie ja byłem tak zaburzony jak piątek z pankracją. I on przyszedł do mnie. Miał wielu innych ludzi, do których mógł przyjść, a przyszedł do mnie. To jest niepojęte dla mojego rozumu. Tego się nie rozumie. Ktoś powie, wytłumacz mi to. Ja mówię, wytłumacz? No wytłumacz? Jak możesz wytłumaczyć to? Tego nie wytłumaczysz. Nie wytłumaczysz. To jest niepojęte dla rozumu. Tego nie poruszamy się w kategoriach rozumowych. 12 werset pokazuje nam, że spotkanie z Jezusem to jest informacja o tym, że odrodzenie duchowe następuje za pomocą wiary i jest ona do naszej dyspozycji od urodzenia.
A więc my się rodzimy na nowo z Bożego Ducha przez wiarę, czyli musimy uwierzyć. To nie jest tak, że ty sobie siedzisz, jesteś wywalony do góry kołami, rozumiesz? I ty się rodzisz na nowo. To nie tak działa. To działa w ten sposób, że ty musisz uwierzyć. Ja uwierzyłem w coś. Ja uwierzyłem na przykład w proste słowa z Biblii wtedy. Ktoś inny inaczej miał, ja tak miałem. Ja uwierzyłem, że On mnie kocha. Rozumiesz? Oto jestem sobie zwykły jakiś tam bandyta, debilek taki, ćpunek i teraz ja się dowiaduję, że Bóg mnie kocha. Mnie! Człowieku, rozumiesz, o co chodzi? 6% użytkowalności mózgu, 70% wody, człowieku, wszystkie przestępstwa możliwe na karku, debil do kwadratu. Człowieku. I on, teraz on mnie wybrał. Dlaczego? Dlatego, że ja uwierzyłem w coś. Rozumiesz? Uwierzyłem. Tam była wiara uruchomiona. A więc Jezus jest dla nas dostępny przez wiarę. 13 werset pokazuje nam, że to jest informacja o tym, że Jezus to Bóg. Ludzie mówią, że spotkali Jezusa. Ja zaczynam do nich mówić, to miałeś spotkanie z Bogiem. On mówi, nie, Jezus to nie jest Bóg, Jezus to jest Jezus, Bóg to jest Bóg. Ja mówię, a ty jesteś nienormalny. Posłuchaj. Przestań nazywać Jezusa nauczycielem, przestań nazywać Go prorokiem, przestań nazywać Go dobrym człowiekiem, porządnym Żydem, przywódcą czy jeszcze czymś innym. Albo nazwij Go Bogiem, albo uznaj, że był zwiedziony i miał schizofrenię. To jest bardzo proste. Albo Jezus to Bóg, albo to największa ściema w historii jest. Ale ja jestem dowodem na to, że to Bóg, bo mnie mógł zmienić tylko Bóg. Rozumiesz? Żadna resocjalizacja, żadna readaptacja, nic mnie nie było w stanie zmienić. Nic. Nic. Rozumiesz? Nic. Ale zmienił mnie Bóg, bo Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus. Dlaczego On jest Bogiem, a jednocześnie chodził po ziemi, ja też nie wiem. Rozumiesz? Nie wiem różnych rzeczy, ale ja wierzę w nie. Po prostu. Werset 14 to jest informacja o tym, to jest informacja o bezwzględnej potrzebie uznania Jezusa jako Pana swojego życia. Spotkanie z Jezusem kończy się wywyższeniem Jezusa. Rozumiecie, o czym ja mówię? Spotkanie z Jezusem kończy się wywyższeniem Jezusa. Jezus to nie jest Bozia. To nie jest na breloczku, proszę Ciebie, kocham Jezusika, dziękuję Bozi za papusiu i proszę Bozi o zdrówko. Jezus malusieńki, nie wiem, coś tam tańczy wśród stajenki, tak? Leży. Jezusik. I Jezus to Pan, to Król, to Bóg. To nie Jezus malusieńki. Spotkanie z Jezusem to spotkanie z Panem Panów i Królem Królów. To nie jest spotkanie z religią. Jak ktoś mówi tak, ja też spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. Ja mówię, najarany jesteś. No widzę właśnie, że jesteś najarany, człowieku. A jak spotkasz Jezusa, to nie będziesz musiał jarać. Ojcze, modlę się o tego kostka, żeby spotkał Ciebie Jezus i żeby już nie chodził najarany i ja przeklinam zaburzenia w jego życiu i ja związuję każdą demoniczną siłę nad jego życiem. Ojcze, niech on nie może spać, jeść i jarać. W imieniu Jezusa. Potem będzie zdziwiony. Stary, proszę Cię. Chodź, nie Ty. Wyglądasz na porządnego faceta. Tamten rozumiem, chodzi w różowym szaliku. Ale Ty, proszę Cię, bądź ze mną dzisiaj. Dziękuję Ci. Święta rodzina, dobra. Chcesz, żeby Cię uwolnić od demonów? A Ty jesteś bardzo uwolniony. Ty jesteś uwolniony? Gdybyś Ty był uwolniony, to byś znał Jezusa jako Pana i moje słowa by do Ciebie docierały. Ale Ty jesteś zniewolony. Co byłeś? Ale człowieku, diabeł też był dzisiaj na mszy. I jadł chipsy o smaku kościelnym też. I bajerzył, proszę Ciebie, z klechą przez kratkę. No Twój proboszcz.
Kiedyś byliśmy u takiego jednego proboszcza, jak powiedzieliśmy mu, co chcemy zrobić w jego parafii, to podniósł okulary, spocił się, przeklął i powiedział, przecież to trzeba tabuna ludzi do tego. A ja mówię, przede wszystkim ty mnie nie przeszkadzaj. Jak ty mnie nie będziesz przeszkadzał, to... Przyjacielu, słuchaj, co mówię. No tak. Do uwolnienia albo uciekaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Cóż ta władza robi z człowieka? Siódma rzecz, opisana w 15 wersecie, to zapewnienie o absolutnym bezpieczeństwie, czyli nieodwracalnym ratunku przed potępieniem. I Jezus mówi, kto uwierzy we mnie, nie będzie sądzony. To jest zapis. Czy wy słyszycie, co ja mówię? Jezus mówi o pewności zbawienia. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to idziesz do nieba i się masz. Nawet jeśli upadniesz, to krew Jezusa cię obmyje. Krew Jezusa cię obmyje. Ona jest jak kwas dla grzechu. Ona utylizuje grzech. Rozumiesz, o czym mówię? Kto uwierzy w Niego, nie stanie na sąd. Hakatasa perese. Nie stanie na sąd. Kto uwierzy w Jezusa, nie stanie na sąd. O tym mówi nam 15 werset trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Ósma rzecz, spotkanie z Jezusem, to zapewnienie o miłości Boga udowodnionej w niezasłużonej śmierci Jezusa. Czyli Bóg dał ci dowód miłości do siebie przez to, że umarł zamiast ciebie na krzyżu. Ludzie mówią, jak ten Bóg mnie kocha? Ja mówię, człowieku, on ci dał wejście do nieba. Jak to, jak cię kocha? No jak cię kocha? Dał ci wejście do nieba. Załatwił ci wejściówkę. Wystarczy, że uwierzysz. Mogłeś być po prostu debilem do kwadratu. Zaczynasz wierzyć w Jezusa i masz otwarte drzwi do nieba. Czyż to nie jest dowód miłości? Jaki chcesz dowód miłości? Co ma ci zrobić? Spowodować, że będziesz stopy w pięści zaciskał? To jest dla ciebie dowód? Proszę cię. 17 werset pokazuje nam 9 element spotkania z Jezusem. To jest eliminacja poglądu, że Bóg jest sędzią. Bóg nie jest sędzią. Bóg nie będzie dla ciebie sędzią. Bóg nie będzie dla ciebie sędzią, nie dla ciebie. 18 werset pokazuje nam kolejną prawdę wynikającą ze spotkania z Jezusem. Jasne i jednoznaczne określenie podziału ludzi na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ludzie dzielą się na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i to nie chodzi o ich uczynki. Sprawiedliwi to ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Niesprawiedliwi ci, którzy olali sprawę. A więc można być porządnym, grzecznym, kulturalnym, miłym gościem, który chodzi do kościoła, tak jak ten pan tutaj, co, o? Nie chciał być uwolniony? Rozumiesz? I można iść do piekła. Dlaczego? Bo nie przyjęło się Jezusa jako swojej sprawiedliwości. Piekło jest pełne porządnych ludzi. A niebo jest pełne nieporządnych. W niebie jest pełno nieporządnych ludzi. Tych, którzy przyjęli sprawiedliwość w Chrystusie Jezusie. I to jest coś, co jest powalające. Mnie to powala. Że sobie pójdę do nieba. Ja tam spotkam takich ludzi, których ten świat dawno skreślił. Mnie dawno świat skreślił. Wielu ludzi chce, żebym nie żył na przykład. Taką mają... A ja żyję i się mam coraz lepiej. Idę do nieba jeszcze. Ten świat się dzieli na... Ten świat jest podzielony. Na tych, którzy oddali życie Jezusowi, którzy nie oddali. To jest jasno określone w spotkaniu z Jezusem. I ostatnia rzecz. Między 19 a 22 wersetem jest jasna informacja o niezbędności i łatwości pokuty. Spotkanie z Jezusem doprowadza nas do upamiętania. Nie ma spotkania z Jezusem, które nie doprowadza do upamiętania. Ludzie, ja przed 2001 rokiem chodziłem po ulicach tutaj, naćpany, rozumiecie? Od burdelu do burdelu. Nosiłem torby z kokainą. Mnie moi koledzy mieli dosyć. Oni się tutaj ze mną zatrzymywali samochodem i czekali na mnie, a ja tu się włóczyłem. Ja byłem kretynem. Rozumiesz? Ja byłem człowiekiem, który przystawiał broń ludziom do głowy, a oni sikali ze strachu. Ale kiedy spotkałem Jezusa, On zmienił moje życie.
To znaczy, że doprowadził mnie do opamiętania. Nie ma człowieka, który nie potrzebuje opamiętania. Nie ma porządnych ludzi w oczach Boga. Jesteś albo narodzony z Bożego Ducha, albo idziesz do piekła. I koniec śpiewki. I czy ty jesteś dobry, czy zły w twoim mniemaniu, to nie ma żadnego znaczenia. Bo Słowo Boże jasno określa kryteria. Rozumiesz? Dlatego spotkanie z Jezusem doprowadza do pokuty. Ty będziesz pokutował. Czyli przyjdziesz i powiesz: przepraszam za moje grzechy. Wybacz mi moje grzechy. Zmiłuj się nade mną. Kiedy On do mnie przyszedł w 2001 roku, to ja pokutowałem, mówiłem: przepraszam Ciebie. I dzisiaj, a dzisiaj ludzie do mnie mówią: ja spotkałem Jezusa i On dalej żyje jak świnia. Ty. I On mówi: Jezusa spotkałem. Ja mówię: jakiego Ty spotkałeś Jezusa? Kogo Ty spotkałeś w swoim życiu? A człowiek myśli, że idzie do kościoła, on usiądzie w kościele, a mówię: ty... Ty możesz pojechać do Watykanu i wypić wodę, w której papież nogi mył. I za cholerę Ci to nie pomoże. Nie wiem, rozumiecie, o czym ja mówię? Ludzie, no kurczę, bądźmy logicznie myślący. Spotkanie z Jezusem doprowadza nas do pokuty. Czyli to zmiany myślenia, która w konsekwencji daje nam zmianę postępowania. Nie można spotkać się z Jezusem i zostać takim samym człowiekiem. To jest jedna wielka ściema. Rozumiesz? Jedna wielka ściema. A więc spotkanie z Jezusem to spotkanie na gruncie ducha, łaski, wiary, miłości, poczucia bezpieczeństwa, pokuty i poddania. To jest spotkanie z Jezusem. I takie spotkanie z Jezusem przeżyłeś. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to przeżyłeś takie spotkanie. Przeżyłeś takie spotkanie. I teraz chcę, żebyś korzystał z tego spotkania do końca twoich dni. Do końca twoich dni. W tej samej Ewangelii Jana, w 16 rozdziale. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Od 7 do 11 jest napisane tak. Lecz ja wam mówię prawdę, mówi Jezus. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu. Przyjdź do Jezusa. A Jezus ci da pieniądze. Ale jak ty już twierdzisz, że ci nie da, to czego się mnie pytasz? Jak ty znasz odpowiedzi na swoje własne pytania? Ale to pytasz, ale pytasz, czy chcesz pofilozofować? Nie, tak nie ma. Albo tu mi zapłacisz 100 zł i będziesz mógł głosić. Masz 100 zł? Nie masz? Ten pan w zielonej koszulce, który siedzi na rogu, przyprowadzi cię do Jezusa. Pasuje ci taki układ? Jezus jest dostępny na ziemi. Chcesz się z Nim spotkać? Teraz posłuchaj mnie. Odwrócisz się, podejdziesz do tego pana w zielonej koszulce, który podniósł rękę i on ci wytłumaczy wszystko tam na boku. Ewangelia Jana, jeszcze raz. Ten zacny człowiek. Potrzebujący zbawienia. Mówię do was, ludzie służby. To do takich ludzi przyszedł Jezus. Rozumiecie? I musisz mieć miłość, mądrość i moc, żeby tym ludziom móc pomagać. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 7 do 11. Od 8 wersetu czytam. A On, gdy przyjdzie, czyli Duch Święty, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż Książę tego świata został osądzony. I teraz 13-14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo On nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Dalej go przyprowadzaj do Jezusa, tam Leszku, kawałek dalej. Nowe życie, przyjaciele. To korzystanie w pełni. Zobacz, kurczę. Ty też idź do Jezusa.
Przyjaciele, nasze życie to jest korzystanie z Nowego Narodzenia. Tylko jak mamy korzystać z Nowego Narodzenia? Gdy w ogóle gdy my korzystamy z Nowego Narodzenia, to nasze życie jest pełne. Jeśli my nie korzystamy z naszego Nowego Narodzenia, to nasze życie nie jest pełne. Patrzcie. Jesteśmy tutaj wszyscy narodzeni z Bożego Ducha. Jak rozumiem. Ale czy życie każdego z nas po kolei jest pełne? Musisz to zobaczyć. Bo jeżeli twoje życie nie jest pełne, to chcę ci dać odpowiedź, dlaczego ono nie jest pełne. Bo nie korzystasz w pełni z Nowego Narodzenia. Zrozum. Nowe Narodzenie jest absolutną furtką do sukcesu życiowego. I trzeba korzystać z tego. Gdy korzystamy z naszego Nowego Narodzenia w pełni, to nasze życie będzie radosne, spokojne i zaspokojone od strony materialnej. Jeżeli będziemy z tego korzystać, jeżeli nie będziemy z tego korzystać, to potkniemy się, tak? I będzie nam ciężko żyć. Mimo trudności i nacisków, które są na świecie, człowiek narodzony z Bożego Ducha jest w stanie żyć zwycięskim życiem. I to, co czytaliśmy przed chwilą, w tym 16 rozdziale, jest pewnym planem Bożym na korzystanie z Nowego Narodzenia. A więc po pierwsze, żeby prawidłowo korzystać z Nowego Narodzenia, trzeba trwać w świadomości i wyznaniu, że jesteśmy raz na zawsze zbawieni z powodu zastępczej ofiary Jezusa. Zbawieni od grzechu, grzechów i konsekwencji grzechów. Teraz posłuchajcie. Jeżeli ktoś uważa, że zbawienie można stracić, to jest to człowiek, który nie będzie żył pełnią Nowego Narodzenia. To jest bardzo ważna kwestia, żebyś mnie zrozumiał. Patrz. Przeczytam ci w tym 16 rozdziale. Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Patrz. Co to jest grzech? Co to jest grzech, który blokuje nas przed sukcesem? To jest grzech nieuwierzenia w Jezusa Chrystusa. Uwierzenie w Jezusa Chrystusa jest jednobryłowym aktem. Wierzysz w Jezusa Chrystusa i stajesz się częścią Królestwa raz na zawsze. Rozumiesz? I jeżeli ty w to wierzysz, ja na przykład w to wierzę, ja wierzę w to, że nic i nikt, łącznie ze mną samym, nie odłączy mnie od Królestwa Niebieskiego. Nawet jeśli bym upadł jakkolwiek nisko, to co zrobił Jezus na krzyżu dla mnie, jest większe niż mój upadek. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważna kwestia. On przekona świat o grzechu. Duch Święty przekonał mnie o grzechu. I ja jestem przekonany dzisiaj o grzechu. Jestem przekonany o grzechu. Co to znaczy? Wiecie, w jakiej kwestii ja jestem przekonany o grzechu? Że grzech nade mną nie panuje już. Jaki jest początek korzystania z Nowego Narodzenia? Świadomość, że grzech nad tobą nie panuje. A więc jeśli grzech nade mną nie panuje, to grzech nie jest dla mnie jaki? Szkodliwy. W ogóle grzech nie jest dla mnie problematyczny. W ogóle grzech nie jest dla mnie kłopotliwy. A więc ja nie walczę z grzechem. A więc ja się nie napinam. Rozumiecie? To jest początek korzystania z Nowego Narodzenia. Zbawiony na zawsze. Jak ja sobie uświadomiłem potęgę tego zjawiska, to zobaczyłem, że ja w ogóle mam taki dostęp do łaski w imieniu Jezusa Chrystusa, że ja w ogóle tak, mogę być zdrowy, mogę mieć pieniądze, ja w ogóle mogę być zaopatrzony pod każdym względem, mogę być zdrowy psychicznie, mogę, w ogóle. Rozumiesz? Ja mam zbawienie podane na tacy. Mi to dano. No to wziąłem. Mi to dano, więc wziąłem. I teraz co robię? Korzystam z tego. Przez to, że trwam w świadomości tego i wyznaję to ustawicznie.
sobie dzisiaj rano biegałem w miejscu, najpierw sobie zrobiłem brzuszki, a potem sobie biegałem w miejscu, tak? I ogłaszałem sobie Boże Słowo. Mówię: Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa, że idę do nieba, nic mnie zatrzyma i w ogóle jestem wolny w tym wszystkim i nie muszę się spinać. Uwielbiam Ciebie, Boże, za to. Ojcze, dziękuję Ci. O. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie miałem żadnej myślówki na temat, jaki ja tam jestem zły. Czy mi się uda, czy mi się nie uda. Czy ja się muszę trzymać Jezusa, czy się nie muszę trzymać. Powiedzieć Wam coś? Ja się nie trzymam Jezusa. Ja się w ogóle nie trzymam Jezusa. Ja się trzymałem Jezusa jeszcze jakieś 10 lat temu, to się Go trzymałem bardzo, tak? Uczyli mnie. W takim jednym kościele byłem, tak mnie uczyli, żeby się trzymać. Mówili: trwaj tylko, bracie, trwaj! No. Rozumiesz, o co chodzi? Ja po prostu trwałem. Strasznie mi było ciężko, strasznie się męczyłem. A dzisiaj wiem, że idę do nieba! Cokolwiek by się wydarzyło. Nie ma we mnie chorej teologii. Druga rzecz, przyjaciele, to trwanie w świadomości i wyznaniu, że Jezus jest naszym wstawiennikiem przed Bogiem i gdy upadamy, On wstawia się za nami i nasza sprawiedliwość się nie kończy. A więc jeżeli ja upadam, to ja mam w swojej świadomości i w wyznaniu to, że Jezus cały czas się za mną wstawia. Cały czas. Artur leży na twarzy w płocie, w jakimś grzechu, rozumiecie, o co chodzi? Świadomym czy nieświadomym. A Jezus się wstawia za Arturkiem przed Ojcem. Tato, to nasz Arturek. To nasz leży tam. I Ojciec mówi: synu, jesteś tego pewny? Zobacz, jak on wygląda. W ogóle zobacz, co on ma w głowie. Zobacz, co on planuje teraz. A Jezus mówi: tato, ale pamiętasz, co się stało na początku naszej ery? Urodziłem się w tym małym Betlejemie, pamiętasz, tato? A potem przeżyłem 33,5 roku na ziemi, nie grzesząc, a potem umarłem na krzyżu za tego Arturka. Pamiętasz, tato? Tak, pamiętam. Posłuchaj. Jezus wstawia się za tobą w niebie 24 godziny na dobę. A więc czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, Jezus stawia się za tobą w niebie. Zrozum ten prosty ewangeliczny fakt. Czy popełniasz porażki, czy nie popełniasz porażek? Czy robisz to świadomie, czy nieświadomie? On staje i mówi: tato, to mój chłopak, moja dziewczyna. Umarłem za nich na krzyżu Golgoty. I Bóg natychmiast kieruje swój wzrok na syna. I ojciec zawsze wysłuchuje syna. On powiedział: tato, ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ty zawsze mnie wysłuchujesz, hapatarase. Zawsze mnie wysłuchujesz. A więc jeśli leżysz i kwiczysz jako narodzony z Bożego Ducha człowiek w bagnie grzechu, to pamiętaj, że Jezus wstawia się za tobą w niebie wtedy. Bóg cię nie potępia. Bóg się na ciebie nie gniewa. On nie robi ci wyrzutów i nie stawia ci poprzeczek. Wiesz, skąd moja siła? Właśnie stąd. Primo, grzech nade mną nie panuje. Sekundo, jeśli upadnę w grzech, to Jezus Chrystus wstawia się za mną w niebie. I jest zabezpieczenie? Tam nie ma, kurcze, gdzie palca włożyć. Rozumiesz? Nie ma gdzie włożyć palca. I trzecia rzecz. To trwanie w świadomości i wyznaniu, że szatan jest pokonany i możemy nad nim panować w imieniu Jezusa. A więc Duch Święty przyszedł na ziemię i przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I to jest coś, co dostałem do ręki jako granat. Ja mam granat. Rozumiesz? Ja mam pełen magazynek. Full Metal Jacket. Tego się nauczyłem po angielsku. Bo ja nie znam angielskiego, a z jednego filmu załapałem. Podoba mi się to. Dowiedziałem się, co znaczy pełny magazynek. Ładnie brzmi. Dobre to kazanie. Widzicie? Mamy pełen asortyment.
korzystamy z nowego narodzenia za pomocą tych trzech prostych elementów. Wierzymy i wyznajemy, że grzech nad nami nie panuje. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus stawia się za nami w niebie, nawet kiedy leżymy i kwiczymy w bagnie grzechu. Wierzymy i wyznajemy, że diabeł został pokonany i panujemy nad nim. Co? To jest, przyjaciele, bardzo prosta rzecz. Tak się korzysta z nowego narodzenia. Stąd nie chodzę w potępieniu, stąd się nie załamuję, kiedy upadnę, tak? I teraz w wyniku tych dwóch elementów, trzeci element rośnie we mnie, czyli autorytet z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Dowiaduję się, że mogę panować nad diabłem. Wyczuwam go. Rozumiecie? Chodzę sobie po życiu jak pulterier. Wyczuwam go. Czasem go nie wyczuję. Czasem nie podejdzie. Rozumiesz? Czasem nie podejdzie. I wiecie, co się dzieje, kiedy on mnie podchodzi? Myśli, że mu się udało. Tylko, że jak mnie podejdzie i poczuję jego oddech na swoich plecach, tak? To autorytet, który posiadam, zaczyna przechodzić w czyn. I czasami lepiej dla niego, żeby nie podchodził. Czasami lepiej, żeby nie podchodził. Bo mam ciężką rękę. Rozumiecie? Ciężką rękę mam. I diabeł dostaje w łeb, kiedy czuje go oddech na plecach. I ty posiadasz taką władzę. I chcę, żebyście zrozumieli, że stosując te trzy elementy w naszym życiu, my stosujemy w praktyce nowe narodzenie. Chcę was też uwolnić od szeregu filozofii różnego rodzaju, różnych dziwnych przemyśleń. Wiecie, jak być lepszym człowiekiem? Wiecie, jak się uświęcać? Wystarczy stosować te trzy rzeczy. I powiem wam, w praktyce od wielu lat stosuję te rzeczy. Jestem coraz bardziej święty, krótko powiedziawszy, coraz bardziej podobny do Jezusa i coraz mniej grzeszący. Coraz mniej się też mylę i coraz mniej odnoszę porażek, czyli cały czas mam progres w życiu. Cały czas mam progres. A ludzie się ze mną kłócą, wypisują mi różne rzeczy, tłumaczą mi. Ja mówię, czego mi tłumaczysz? Mówię, człowieku, jesteś zaburzony, zadzwoń do mnie, my cię uwolnię, na terapię pójdziemy, ogarniemy jakąś pazunię. Rozumiesz? Pokażę ci te proste trzy kroki, ABC. Grzech nade mną nie panuje. Jezus stawia się za mną ustawicznie w niebie. Szatan jest pokonany i Arturek panuje nad nim. Rozumiecie? To proste. To jest to, co jest praktykowalnym nowym narodzeniem. I nieważne, co się w naszych główkach roi. W każdej główce coś innego. Ile główek tutaj, przyjaciele, tyle mamy różnych urojeń. Wszyscy mamy jakieś urojenia. Coś tam se roimy, powinniśmy być tak, tak. A ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. Prostych rozwiązań. Proszę, przyjmuj rzeczy prosto. Przyjmuj prosto rzeczy. Przyjmuj prosto. Ja jestem prosty człowiek. Mi kiedyś pewien człowiek powiedział tak, jedz rano płatki z wodą. Tak? Jem płatki z wodą. Wiele lat. Ktoś mówi, co mam robić, jeśli chodzi o dietę? Ja mówię, zacznij jeść najpierw płatki z wodą. I na wieczór twaróg. Rozumiesz? Będzie dobrze. No. Reszta się jakoś ukręci, no. I trening do tego. Trening, trening, trening. A mi się nie chce. Ja mówię, nie obchodzi mnie to. Tak mówię. Czasem używam jakiegoś takiego słowa na pograniczu, żeby zaostrzyć dramaturgię. Przyjaciele, nowe narodzenie jest po to, abyśmy go wykorzystywali. Zacznij w pełni wykorzystywać nowe narodzenie. Jakkolwiek jesteś dzisiaj w problemach, jakiekolwiek zaburzenia towarzyszą twojemu rozwojowi, te trzy elementy są kluczowe. Pamiętaj, grzech nad tobą nie panuje. Zacznij to wyznawać, nawet jeżeli jesteś w grzechu. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Chcę ci powiedzieć bardzo prostą rzecz. Ja ci powiem w praktyce. Grzeszysz. Ktoś tam grzeszysz sobie. Świadomie lub nie. Tak? Wiesz, co masz zacząć robić teraz? Nie usiłować przestać grzeszyć. Wiesz, co zacznij robić? Zacznij podczas tego grzeszenia, tak?
ogłaszać, że grzech nad tobą panował nie będzie. Inaczej, powiedz, grzech nade mną nie panuje. On nie panuje nade mną w imieniu Jezusa. Grzech nade mną nie panuje, grzech nade mną nie panuje, grzech nade mną nie panuje. Tylko i wyłącznie przez takie wyznanie, rozumiesz, demony, które są obok ciebie, po prostu zwariują od tego. I raptem ty zobaczysz następnego dnia, że ten sam grzech, który wczoraj przynosił ci dużo więcej satysfakcji, dzisiaj ci przynosi dużo mniej satysfakcji. A pojutrze okazuje się, że ty coś zabierasz za ten grzech jak zwykle. Patrzysz, a on cię wcale nie kręci. A on jest taki jakiś taki... taki... Pierwszy raz, jak mi taki gość tutaj kiedyś dał krak do zapalenia, zapaliłem ten krak i on mówi do mnie tak. I pamiętaj, już nigdy nie będzie tak samo jak teraz. Ja mówię, co ty gadasz za głupoty? I wiecie, już nigdy nie było tak samo jak wtedy. Za każdym razem wspominałem ten pierwszy raz. Za każdym razem chciałem, żeby było tak jak na początku. Ale im dłużej paliłem krak, tym więcej musiałem go palić, a tym mniejsze efekty były. Rozumiesz? Widzisz, w tej sytuacji jest dość podobnie. Jeżeli ty grzeszysz, ale ty wierzysz w to, że grzech nad tobą nie panuje i mimo tego, że jesteś w grzechu, ty ogłaszasz, że grzech nad tobą nie panuje, to ten grzech zaczyna słabnąć w twoim życiu. Na przykład jesteś niecierpliwy, rozumiesz? I bez przerwy, człowieku, tam się szarpiesz ze wszystkimi dookoła i nie możesz usiedzieć na miejscu, tak? I cały czas się tam domagasz, żeby natychmiast ktoś zrobił to, co powiedziałeś, tak? I ty tak zrobisz dzisiaj, a potem pójdziesz do pokoju i powiesz: dziękuję ci, Panie, że jestem sprawiedliwy, że jestem cierpliwy jak sam Jezus, jestem taki spokojny, że w ogóle och. Krynica spokoju ze mnie jest. A jutro będziesz to samo i ty będziesz cały czas tak wyznawał i pojutrze będzie to samo i ty będziesz tak samo wyznawał, to po pojutrze okaże się, że ty jesteś cierpliwszy niż byłeś w poniedziałek. Zrozum to, bo to jest zasada redukowania poprzez prawidłową wiarę i prawidłowe wyznanie, bo zasada jest zasadą. Grzech nad tobą panował nie będzie. Dwa. Jeżeli ty wierzysz, że Chrystus stawia się za tobą w niebie, tak? To kiedy ty upadniesz, to już nie będziesz przychodził do Boga i nie będziesz mówił tak: Panie, jaki ja jestem podły grzesznik, przecież ja jestem do niczego. Tylko ty powiesz tak: Ojcze, dziękuję ci, że mimo stanu, w którym się znajduję, Chrystus się ze mną wstawia w niebie. Jestem sprawiedliwością twoją, halleluja. I jutro, i pojutrze będzie to samo, tak? A w czwartek twoje zachowanie zacznie się zmieniać. Zrozum to. I trzecia rzecz, jak będziesz systematycznie reagował autorytetem na diabła, ok? To zobaczysz, co się będzie działo. Dam ci przykład. Jesteś w grzechu, grzeszysz, ale w czasie grzeszenia zaczynasz mówić do diabła. Posłuchaj. Grzeszę teraz. Ale w imieniu Jezusa przypominam ci, ty podły duchu, który maczasz palce w tym grzechu, że jesteś skończony. Związuję cię i przeklinam i nie masz prawa do mnie dojść. I jutro znowu popełniasz ten grzech i znowu mówisz do diabła. I znowu go atakujesz. I pojutrze znowu popełniasz grzech i znowu atakujesz diabła podczas grzeszenia. Czwartego dnia on jest osłabiony. Wiesz, co to znaczy 4 dni pod rząd dostawać w łeb? 4 dni pod rząd! Lejesz chama! W imieniu Jezusa! Przypominasz mu to, że jest skończony, że nie może cię dotykać. Wiesz, co się będzie działo? 4 dnia tych tortur on będzie coraz słabszy. 5 jeszcze słabszy. A w związku z tym pokusy będą mniejsze. I ty zobaczysz po 2 tygodniach takich akcji, że pokus nie ma. Że nie ma pokus. Pokus, pokus. Nie ma pokus. Zrozum to. Te zasady są święte. Duch Święty przyszedł po to, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Grzech nad tobą nie panuje. Jesteś sprawiedliwością Bożą, bo Chrystus cały czas przy tym trwa na posterunku. A szatan jest pokonany. Proszę cię. W ogóle, jak się możemy prawidłowo zmieniać, jeżeli znamy te zasady? Nawet jeżeli potrzebujesz terapii, nawet jeżeli terapeutycznie wychodzisz z zaburzeń różnych, rozumiesz? To te zasady i tak są dla twojego życia kluczowe.
To kluczowe zasady. Proszę Cię, weź te rzeczy do swojego serca. Przyjaciele, stańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy za cały dzisiejszy dzień tutaj. Dziękujemy, że z Twojej łaski mogliśmy tutaj być, uwielbiać Ciebie, uwalniać Twoje słowo, słuchać tego, co do nas mówiłeś. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty w imieniu Jezusa Chrystusa jesteś z nami przez cały czas. Ojcze, dziękujemy Tobie, że to, co dzisiaj się wydarzyło, doprowadzi do tego, że pójdziemy krok dalej. Że zmienią się rzeczy w nas i zmienią się rzeczy wokół nas. Ojcze, my będziemy korzystać z naszego nowego narodzenia ustawicznie. Duchu Święty, Ty wprowadziłeś nas we wszelką prawdę. Ty wprowadziłeś nas we wszelką prawdę i spowodowałeś, że możemy uwielbiać Jezusa. My znamy już tą drogę, my wiemy, jak nią chodzić. My nie będziemy od tego odstępowali, a Ty, Duchu Święty, pomagaj nam. Pomagaj nam w tym głębokim zrozumieniu i trwaniu w tym, że grzech nad nami nie panuje. Że Chrystus się za nami wstawia i że diabeł jest realnie pokonany i możemy nim władać ustawicznie. Pomagaj nam w tym, Duchu Święty. Jesteśmy zupełnie od Ciebie zależni. W imieniu Jezusa. Amen.